Rozdział piąty. O turystach nad jeziorem. Spotykam znowu jacht Wacka, krawacika, narzeczona księcia spinningu, co ukradziono Wackowi, czarna flaga na tratwach. Kapitan Nemo wypełnia swoje przyrzeczenie o rzucaniu spinningiem. Znowu dziewczyna, moja pierwsza ryba, gdzie jest obozowisko bandy czarnego Franka. W południe wiatr stał, jezioro wygładziło się. Opłynąłem dalsze cztery wyspy, zatrzymując się na nich i zwiedzając je. Mała, ale bardzo ładna, o suchym trawiastym wnętrzu okazała się wysepka lipowy ostrów. Nikt na niej nie biwakował, na gałęziach dzikich malin dojrzewały czerwone słodkie owoce. Za to na wyspie łąkowej, dużej i górzystej, aż rojno było od wczasowiczów. U zachodniego i południowego brzegu kołysało się mnóstwo jachtów motorówek, łodzi i kajaków. A na łagodnej pochyłości wyspowego wzgórza rozbito wiele różnokolorowych namiotów o najróżniejszych kształtach. Namioty małe i duże, podobne do indiańskich wigwamów, do chatek saltanami, namioty bogate i ubogie, ciasne i przestronne, o dachach płaskich i stromych, królowały na wyspie, a przed każdym z nich smażono coś na kuchenkach. Jeszcze rojniej było na ogromnej Połączonej z lądem wyspie Bukowiec. Dzięki grobli, która łączyła wyspę z drogą do wsi Wieprz, mogli tu dojechać turyści zmotoryzowani. Na wschodnim brzegu wyrosło sporo namiotów. Odkryłem tam również kilka osad domków kempingowych z pomostami wchodzącymi w głąb zatoczki z kąpieliskami ogrodzonymi sznurami. Od tej strony napływały nad jezioro dźwięki muzyki z tranzystorów, przemówienia, pogadanki rolnicze. Ludziom, którzy zbudowali tu swoje letnie osady, hałas zdawał się nie przeszkadzać. Uciekli tu z głośnych miast, by, jak zapewne sobie mówili, szukać odosobnienia i ciszy. Ale to chyba jednak nieprawda, że szukali tu tego, o czym mówili. Zbyt rzadkim zjawiskiem nad jeziorem jest milczący, samotny tramp. Wystarczy, że ktoś w jakimś miejscu postawi namiot i założy biwak. A zaraz. Na lub w dni następne, jak grzyby po deszczu staną obok niego inne namioty, zrodzi się namiotowa osada. Z wyspy Łąkowej i Bukowca umknąłem więc w panice, jak z terenu objętego zarazą. Zawahałem się, czy nie skierować wehikułów w kragę, długą zatokę wrzynającą się w ląd. Ale właśnie stamtąd napływały roje kajakowiczów. Dlatego ruszyłem dalej na północ. Nad wielką zatokę z dużym masywem wyspy Czapli Ostrów. Płynąłem wzdłuż wschodniego brzegu, po lewej ręce mając półwyspy i rejon, gdzie spodziewałem się znaleźć człowieka z blizną. Zamierzałem jednak zbudować biwak na przeciwległym brzegu, aby z pewnej odległości, przez lornetkę, obserwować interesujący mnie teren. Nie chciałem wzbudzać niepokoju i podejrzeń u człowieka, którego szukałem. Ale był to dzień coraz nowych przygód i niezwykłych spotkań. Właśnie poczułem głód i rozglądałem się po brzegu za miejscem dobrym dla ugotowania obiadu, gdy na porośniętej rzadką trzciną płyciźnie zobaczyłem znajomy biały jacht Wacka Krawacika. Wyglądał żałośnie, przechylony na bok i jak gdyby opuszczony przez swoją załogę. Było obowiązkiem turysty dopłynąć do jachtu i zapytać, czy nie trzeba w czymś pomóc. Z kabiny wynurzyła się młoda kobieta utlenionych na biało włosach. Dzień dobry pani, przywitałem ją, dobijając wehikułem do burty jachtu. Zauważyłem, że państwo osiedli na mieliźnie i przybyłem zapytać, czy moja osoba nie może okazać się pomocna. Młoda pani uśmiechnęła się do mnie przyjemnie i przecząco pokręciła białą głową. Mój narzeczony i jego przyjaciel popłynęli w pław do brzegu, a potem lądem mieli pójść do wsi pomielin po pomoc, żeby nam jacht ściągnięto na głębszą wodę. A pana to ja już gdzieś widziałam, prawda? W gospodzie ludowej, u przeprawy, powiedziałem: Ach, tak, rzeczywiście! I uśmiechnęła się jeszcze promienniej, jak do starego znajomego. Potem wyciągnęła do mnie rękę. Edyta jestem przedstawiła się. Tomasz uścisnąłem jej dłoń z paznokciami jak najgroźniejszego drapieżcy. Proszę, niech pan wejdzie na pokład. Minęły już dwie godziny, odkąd mnie tu pozostawili zupełnie samą. Nie mam do kogo ustotworzyć i strasznie się nudzę. Pan zapali, wyciągnęła w moim kierunku paczkę papierosów. Usiadłem na pokładzie jachtu. Zapaliliśmy papierosy. Jak się to stało, że państwo osiedli na mieliznie? Zagaiłem rozmowę. To przez to przeklęte piwo, które kupiliśmy w gospodzie. Wacek, to jest mój narzeczony, i Janusz, jego przyjaciel, wciąż to piwsko opili i pili. A mnie kazali jacht prowadzić. No i pan się domyśla? Wprowadziłam jacht na mieliznę, uśmiechnęła się rozbrajająco. Ale po chwili surowo zmarszczyła brwi. To jednak ich wina. Dlaczego kazali mi prowadzić jacht? Pili to piwo i kłócili się ze sobą. Nie interesowały mnie szczegóły życia na jachcie, zmieniłem więc temat. A pan wacek dużo rybne łapał? Roześmiała się. Jeszcze ani jednej. W ogóle nawet nie próbowali łapać. Wacek i Janusz kupili w Warszawie mapę najlepszych łowisk na jezioraku, wydali na nią mnóstwo pieniędzy. Bo wacek chce koniecznie dostać w tym roku złoty medali i zostać królem spinningu. Płynęliśmy na przylądek sandacza, ponieważ tam miały być najlepsze połowy, ale nie spieszyło się nami i po drodze zwiedzaliśmy jezioro. Wczoraj nocowaliśmy na bukowcu. Rozbiliśmy namiot na brzegu, gdyż, mimo że kabiny mamy sporą spać w niej niewygodnie. Paplała i paplała, a ja słuchałem przez grzeczność. I dziś rano, proszę pana, kiedy już płynęliśmy na przylądek Sandacza, nagle Janusz stwierdził, że na jachcie nie ma naszej skórzanej torby, w której była mapa łowisk. Janusz sądzi, że ktoś ją nam zwędził na bukowcu, bo koło naszego biwaku kręciło się mnóstwo ludzi a najpewniej zrobili to dwaj młodzi chłopcy, którzy przyszli do nas, żeby pożyczyć zapałek. Tak, to ciekawe, udałem zainteresowanie. Skończyłem palić papierosa i pożegnawszy rozmowną pannę Edytę, czmychnąłem na swój wehikuł. Lubię ciszę i spokój, a od jej gadania już głowa mnie rozbolała. Śmiać mi się chciało, książę Spinningu został bez mapy najlepszych chłowisk. Co teraz będzie z jego książęcą sławą? W jaki sposób zostanie królem? Po kilkunastu minutach podróży ujrzałem przy wschodnim brzegu niewielką, malowniczą zatoczkę niezbyt zarośniętą szuwarami. Brzeg był tu suchy, trawiasty, rosło na nim z rzadka kilka starych dębów przypominających baobaby. Miejsce to wydawało mi się wymarzone na dłuższy biwak. Tym bardziej, że było stąd świetnie widać zachodni brzeg z dwoma półwyspami, gdzie winien był, według moich obliczeń, zjawić się człowiek z blizną. Wyjechałem wehikułem na brzeg. Rozstawiłem swój mały zielony namiocik i zacząłem przyrządzać obiad zupę błyskawiczną z makaronem, a na drugie pulpety w sosie pomidorowym z hermetycznie zamkniętego słoika, nieśmiertelne dania turystyczne. Jezioro w tym miejscu było puste, bez żaglówek, kajaków, motorówek i łodzi. W tę odnogę jezioraka zapewne dość rzadko zaglądali turyści z bukowca i wyspy łąkowej. Również na czaplaku, o ile dobrze widziałem przez lornetkę, w ogóle nie było w czasowiczów. Kończyłem jedzenie obiadu, gdy za ściany trzcin obrastających brzeg usłyszałem ludzkie głosy. Ktoś! Chyba kilka osób płynęło wzdłuż lądu. Po chwili dojrzałem osiem wielkich tratw uplecionych z trzciny i sitowia. Odpychane od dna żerdziami zdążały wolno w stronę czaplaka. Na tratwach płynęła banda czarnego franka. Na tej, na której siedzieli franek i ładna, ruda dziewczyna, powiewała czarna flaga na długim kiju. Bawią się w piratów, pomyślałem. Zobaczyli mnie siedzącego przed namiotem. O obrońca uciśnionych. Krzyknął w moja stronę czarny franek. Nie odezwałem się. Trochę się obawiałem, że mogą przybić do brzegu, aby wyrównać porachunki z gospody. Spieszyło im się jednak tym bardziej, że chyba odczuwali zimno, bo choć mocno oświeciło słońce, to przecież na tratwach ciągle zalewała ich woda. Obrzucili mnie więc tylko okrzykami w rodzaju. Nigdy się pan nie wtrącaj do naszych spraw. Pilnuj pan swego nosa. Powoli narastał we mnie gniew. Przypomniałem sobie o kradzieży kajaków, o zabiciu owcy na wyspie. Doszedłem do wniosku, że źle zrobiłem, pozostawiając tę sprawę krogulcowi i jego chłopcom. Sam powinienem był zająć się rabusiami. Banda czarnego Franka miała już moją zatoczkę, kiedy usłyszałem głośny warkot silnika. Przyłożyłem lornetkę do oczu i zobaczyłem, że z za ściany trzcin od strony wyspy Bukowiec, niby ogromny pocisk wyrzucony z wielkiej katapulty, wyskoczył wspaniały ślizgacz. Na burcie miał napis: „Kapitan Nemo”. Sunął po wodzie, jakby zaledwie ją muskając. Dognał tratwy, zatoczył wielki łuk i zwolnił biegu. Płynął teraz na najmniejszych obrotach, równolegle z tratwą czarnego Franka. Z oszklonej kabiny nagie wychyliła się jakaś postać, ubrana w czarny nieprzemakalny strój, jaki podczas sztormów noszą rybacy i marynarze. Na głowie miała kaptur, a na oczach ciemne okulary, które nie pozwalały rozpoznać rysów twarzy. Nie ulegało wątpliwości, że był to sam kapitan Nemos Jezioraka. Zrobił szybki ruch ręką i strzelił spinningową kotwiczką na mocnej i długiej żyłce. Och, cóż to był za celny rzut. Kotwiczka poszybowała w powietrzu i zaczepiła o czarną flagę na tratwie czarnego Franka. A wtedy kapitan zrobił jeszcze jeden ruch, szarpnął kotwiczką i zerwał czarną flagę. Po toni jeziora, wzburzonej ruchem śruby ślizgacza, poniosły się okrzyki przestrachu, zdumienia, podziwu. Kapitan Nemo szybko zwijał swój spinning, kotwiczka ciągnęła ku niemu czarną flagę. Po chwili już miał ją w ręku. Wtedy zniknął w oszklonej kabinie. Silnik zawył i ślizgacz zatoczywszy niewielki łuk rozkołysał sobą fale, aż tratwy zachybotały się mocno na wodzie. Jeszcze chwila i przepadł za najbliższym półwyspem. A więc kapitan Nemo był jednak istotą z krwi i kości. Przyrzekł, że rozprawi się z bandą czarnego Franka i po raz pierwszy dał się jej we znaki. Pokazał swoją moc i zręczność. Zrywając czarną flagę, jak gdyby powiedział, Oto za moją sprawą kończą się tu wasze pirackie rządy. Tratwy z sitowia i trzciny wyglądały teraz żałośnie. Silne fale, jakie zrobił ślizgacz, rozluźniły wiązadła w kępkach trzcin, przez co bardziej zanurzały się one w wodzie. Banda płynęła w ponurym milczeniu, pośpiesznie odpychając się kijami od dna jeziora. Wyglądało na to, że chcą jak najszybciej dobić gdzieś i wysiąść na brzeg. Wyraźnie bali się powrotu kapitana Nemo. Choć już ucichł warkot jego silnika, i jezioro znowu było ciche, spokojne. Wkrótce tratwy zniknęły mi z oczu, bo zasłoniła je ściana trzcin. Wszystko wskazywało jednak, że popłynęli w stronę czaplaka. Zaimponował mi ten rzut spinningową kotwiczką. Cóż za celność i precyzja? Może jest nie tylko wędkarzem, ale i sportowcem uprawiającym tego rodzaju dyscyplinę. Bo mało kto wie, że oprócz wędkowania przy pomocy spinningu istnieje specjalna dyscyplina zwana sportem rzutowym. W Polsce dopiero zaczęła się ona rozwijać, ale za granicą, na przykład w niemieckiej Republice Demokratycznej, jest bardzo popularna. Ta dyscyplina ma bardzo dużo wspólnego z łucznictwem i strzelectwem sportowym, a w każdym razie przeszła tę samą ewolucję. Od polowania na zwierzynę do czysto sportowego wykazywania sprawności fizycznej i zręczności. Istnieją już najróżniejsze konkurencje sportu rzutowego. Zawody dokonywane na lądzie i na wodzie kotwiczkami i ciężarkami plastykowymi. Rzuca się je do celu, do specjalnych tarcz, a także na odległość. W sporcie rzutowym niektórzy doszli do niezwykłych osiągnięć, do niemal cyrkowej zręczności. W wiadomościach wędkarskich przeczytałem niedawno o amerykańskiej dziewczynie, Annie Strobel, która potrafi z odległości 15 metrów zgasić ciężarkiem papierosa, trzymanego w ustach przez jej partnera. Umie ona również jednocześnie rzucać dwoma spinningami. Jednym rzuca z nad głowy, a drugim z dołu. Obydwa ciężarki trafiają dokładnie w to samo miejsce znajdujące się w odległości 20 metrów. W rękach zręcznego człowieka spinning z kotwiczką lub ciężarkiem mógł stać się niebezpieczną bronią. Długo tak siedziałem przed swoim namiotem, rozmyślając o kapitanie Nemo. I im więcej o nim myślałem, tym bardziej pragnąłem go spotkać, poznać i porozmawiać. Na krótko przed wieczorem nadpłynęła łódź z rycerzami spinningu, panami Anatolem i Kaziem oraz ich połowicami. Zobaczyli mnie biwakującego nad zaciszną zatoczką i oczywiście natychmiast zdecydowali rozbić swoje namioty w sąsiedztwie. Nie okazałem im niechęci, choć lubię samotność. Przewidywałem jednak, że w najbliższej przyszłości będę musiał odbyć rekonesans po okolicy, a wówczas namiot mój mógłby zostać pod ich opieką. Pan Anatoli i pan Kazio wyjaśnili mi, że swoje samochody pozostawili na podwórzu jakiegoś rolnika we wsi Siemiany. Odtąd poświęcą czas tylko wędkowaniu. Rozbili obok mojego dwa małe namioty, zjedli kolację, a potem pan Anatol wyciągnął duży, zagraniczny spinning. Muszę zdobyć rybę na jutrzejsze śniadanie, oświadczył mi z powagą takim tonem, jak gdyby od jego połowu zależało, czy żona i przyjaciele nie umrą z głodu. A pan nie spróbuje łowić? zapytał. Rozłożyłem ręce. Nie znam się na wędkarstwie. Zresztą nie mam nawet żadnego sprzętu. Znalazł wspaniałą okazję, aby mnie pouczyć. Wędkarstwo, proszę pana, to wspaniały relaks i jednocześnie pożyteczny sport. Nie ma nic wspanialszego na trybę. Którą się samej mu złapało i samej mu przyrządziło. Jeśli pan chce, pożyczę panu wędkę. Wskazał wędkę w łodzi. Dziś, proszę pana, zapolujemy na szczupaka. Będę rzucał spinningiem wzdłuż trzcin, gdyż szczupak lubi przebywać w pasie nadbrzeżnym, polując tu na mniejsze rybki. Nagadał, nagadał i wlazł do łódki. Odbił od brzegu. Ustawił się na skraju trzcin i zaczął rzucać błyszczkę. Tymczasem słońce upodobniło się do czerwonej kuli i powoli zbliżało się do ciemnej smugi lasu na horyzoncie. Zapaliłem fajkę, gdyż od wody nadciągnęła horda komarów, z krwiożerczym bzykiem krążąc wokół mojej głowy. Na jeziorze znowu usłyszałem warkot motoru. Pokazała się duża rybacka krypa, a w niej ktoś znajomy. No tak, blondynka z warkoczem. Dostrzegła mnie przed namiotem, kiwnęła ręką i skierowała uciw zatoczkę. Niechże pani zgasi ten przeklęty silnik. Wrzasnął na nią pan Anatol. Czy pani nie widzi, że łowi ryby? Posłusznie zgasiła motor i przebiła do brzegu za pomocą ciężkich wioseł. A jednak spotkaliśmy się, powiedziała, podając mi rękę. Ubrana była w spodnie i gruby sweter. Na głowie miała chusteczkę. W łodzi leżały dwie wędki. Na ryby? Zapytałem. A tak. Nacieszyłam się już domem rodzinnym. Cały dzień pracowałam przy zwózce siana i wieczorem postanowiłam wyskoczyć na połów. A pan? Nie umiem łowić i nie mam wędki. Pan Anatol chyba zobaczył te jej wędki. Gdy płynęła obok niego, bo krzyknął w jej stronę. Panienka na ryby, a jaką metodą pani łowi? Żadną? Roześmiała się. A na co panienka poluje? Jeszcze nie wiem. To zależy od miejsca, odrzekła. Pan Anatol machnął lekceważąco ręką, a dziewczyna zwróciła się do mnie. No co, wędkujemy. Nie chce mi się stąd nigdzie ruszać. Ziewnąłem dyskretnie. A ryby smażonej pan nie lubi? Owszem, tylko nie wierzę, abym jakąkolwiek złapał. Pan Anatol już od pół godziny rzuca spinningiem i nic nie złowił. My spróbujemy na żywca. I wcale niedaleko. O, tam wskazała drugą zatoczkę, odległą od naszej o dwieście metrów. Zresztą. Dodała: Muszę z panem porozmawiać na osobności. To zabrzmiało znacznie bardziej zachęcająco. Zabraliśmy więc wędki z jej łodzi i poszliśmy nad drugą zatoczkę. Tu powinien grasować węgorz, stwierdziła dziewczyna. Zatoczka jest płytka o mulistym dnie. Pan Anatol nie złapie ryby dlatego, że tamten brzeg jest dość płytki. A my złapiemy ją dlatego, że mamy tu płyciznę. Założymy przynętę na haczyk i będziemy chwytać, jak to się mówi, z gruntu. O, z pani świetny fachowiec, zauważyłem. Przecież urodziłam się nad jeziorem i tutaj tyle lat mieszkam. Mój ojciec i bracia są zapalonymi wędkarzami. W domu ciągle rozmawia się o wędkarstwie. Naciągnęła przynęte na haczyki. Zarzuciłem wędkę, jak najdalej od brzegu, w pobliże trzcin i wodorostów, bo tak mi kazała. Usiedliśmy na starej, odartej skory, kłodzie wyrzuconej z wody przez fale. Widziałam dziś kapitana Nemo, rzekła. Ja też. Płynął swoim wspaniałym ślizgaczem, powiedziała z zachwytem. Ja też go widziałem. I powiedziałem jej o tym, jak kapitan Nemo zerwał flagę z tratwy czarnego Franka. Cudowny człowiek, szepnęła. Czuję, że się w nim zakocham, chociaż go zupełnie nie znam i nie wiem, jak wygląda. Nikt z tutejszych mieszkańców też o nim nie słyszał. To bardzo dziwne, bo ślizga czy to nie igła. Gdzieś tutaj musi mieć przystań. Opowiedziałem jej o porannej przygodzie z harcerzami, o zabitej owcy i podejrzeniach, jakie w związku z tą kradzieżą padły na bandę czarnego Franka. Zapadł mrok. Już nie widziałem spławika. Lecz nagle jakby poraził mnie prąd elektryczny, tak gwałtownie coś szarpnęło moim wędziskiem. Niech pan ciągnie, krzyczała dziewczyna i niemal wyrwała mi z ręki wędzisko które aż zgięło się pod naporem jakiejś potężnej ryby. Jest! Jest! To węgorz, mruczała dziewczyna, powoli wyholowując zdobycz na płyciznę. Nie wolno dopuścić, żeby się owinął koło jakiejś leżącej na dnie gałęzi. Wyciągnęliśmy na piasek dużego węgorza, który skręcał się jak gruby czarny wąż. Brr, cóż to za wstrętna ryba! Był gruby jak przegub mojej dłoni i miał chyba kilogram. Aż dziw, że nie złamał wędziska. Tylko przytomności umysłu dziewczyny zawdzięczam fakt, że się nie urwał. Starczy panu na dobry posiłek, odezwała się, przecinając żyłkę, bo węgorz połknął haczyk tak głęboko, że wyjąć mu go z pyska nawet nie usiłowała. Starczy dla nas dwojga, zauważyłem. Przecież to niemal kilogramowa sztuka. Poczęstuje mnie pan ucieszyła się. Strasznie lubię węgorza, to już nie będę dłużej łowić. Podniosłem węgorza za koniec uciętej żółki i rzuciłem go przed namiotem. Pan Anatol z żoną i przyjaciółmi już siedzieli na swym biwaku i coś jedli, zdaje się rybki w sosie pomidorowym z puszki. Pan Anatol zobaczył naszego węgorza i aż go poderwało ze składanego krzesełka. Co takiego? Był niemal oburzony. Skąd tu ten węgorz? Złapałem go przed chwilą, odrzekłem z dumą. Tutaj? To niemożliwe. W tamtej zatoczce. Na żywca, wyjaśniłem. Widok złowionego węgorza natknął go nowym. Bojowym duchem. Kazik krzyknął wielkim głosem. Przykuj wędki gruntowe. Idziemy natychmiast na węgorza. A może macie jeszcze żywca? Dziewczyna stwierdziła z żalem, że właśnie przed minutą rybki wyrzuciła do wody. Pan Anatol burknął coś gniewnie i zaczął poganiać przyjaciela. A my zabraliśmy się do oprawiania węgorza. Dziewczyna ogłuszyła go uderzeniem kija w głowę, potem żyletką nacięła mu skórę poniżej głowy i ściągnęła ją z niego jak rękawiczkę z dłoni. Usmarzyliśmy naszą rybę na oleju. Smakowała mi jak żadna inna ryba w moim życiu. Zjadłem chyba z pięć kawałków, zagryzając je chlebem i popijając mocną herbatą. W czasie posiłku dziewczyna nagle powiedziała: Pan mnie intryguje. Po co pan przybył nad jeziorak? Wzruszyłem ramionami. Już mnie pani o to pytała. Szukam wypoczynku. Zbyła moją odpowiedź, jak komara, machnięciem dłoni. A jak się pan dostał na wyspę, gdzie zabito owce? Przecież pan ma tylko samochód. Łódki ani kajaka u pana nie widzę. Pożyczyłem. Przedwczoraj spotkałem na brzegu znajomych, zostawiłem swój samochód na ich biwaku, wziąłem od nich kajak i popłynąłem szukać nocnych wrażeń na samotnej wysepce. Aha. Dziękuję za szczere i prawdziwe wyjaśnienie, odpowiedziała z ironią. Pana natoli i jego przyjaciel nie złapali ani jednej rybki. Od strony ich biwaku dochodziło gniewne burczenie rycerza spinningu, który groził żonie i swym przyjaciołom. Że jutro wieczorem już na pewno wybiorą się na węgorza. Rano znajdzie rosówki albo nałowi małych rybek na przynętę. Zapadła noc, jasna księżycowa i bezwietrzna. Jezioro zalegała cisza, nawet fale nie pluskały, tylko szeroko rozchodziło się gaworzenie łysek i perkozów. Struga księżycowego światła płynęła aż do naszych stóp przed mój namiot. Spojrzałem na zegarek a potem na dziewczynę. Dochodziła dziesiąta. Pora już na mnie, prawda? Stwierdziła, zauważywszy moje spojrzenie. Wprawdzie rodzice nie niepokoją się o mnie, bo wiedzą, że gdy wyskakuję wieczorem na ryby, wracam niekiedy trochę później, lecz jestem już zmęczona. Napracowałam się przy siana, a jutro znów muszę pracować. Odwiedzi mnie pani jeszcze kiedyś? O tak uśmiechnęła się przyjaźnie, ale zaraz spochmurniała. Dodała: Będę też musiała odszukać czarnego franka. Wówczas w gospodzie ludowej, gdy pan odjechał, czarny franek ściągnął mi z palca pierścionek. To był taki taniutki, zabawny pierścionek, z blachy i ze szklanym moczkiem. Kupił mi go dla żartu na wiejskim odpuście mój chłopiec, który teraz jest w wojsku. Wczoraj otrzymałam list, że może przyjedzie na kilka dni urlopu. Chciałabym mieć ten pierścionek, żeby nie myślał, że skoro już jestem prawie studentką, to o nim zapomniałam. Franek ściągnął mi pierścionek z palca i powiedział, żebym się do niego zgłosiła. To mi odda. Jeśli pójdę do ich obozu, zechce mnie tam zatrzymać. Milicji przecież nie mogę zawiadomić, pierścionek nie ma żadnej wartości. Zresztą czarny Franek mi go nie ukradł, zrobił tylko głupi żart. Jestem naprawdę bezradna. Do obozu czarnego Franka możemy pójść razem, ofiarowałem się. Ba, ale kto wie, gdzie jest ten obóz? Rzecz w tym, że oni miejsce swego obozowiska trzymają w największej tajemnicy. Tak było w ubiegłym roku. Najpierw rozrabiali na kempingach. Kilku turystom zginęły butle z gazem, a potem cała banda nagle zniknęła. Tylko od czasu do czasu tu i ówdzie pokazał się jeden albo dwóch chłopaków z bandy, których wysłali pożywność i na przeszpiegi. Niekiedy robili też wypady całą bandą, lecz przez to, że nikt nie znał drogi do ich obozu, pozostawali nieuchwytni. Proponuje mi pani, żebym ten obóz odszukał? Czy tak? Jeśli pan potrafi, roześmiała się, a potem pan mi powie, gdzie on jest, i ja tam pójdę po swój pierścionek. Nie, nie z panem, tylko ze swoim ojcem i braćmi. Jestem pewna, że Franek odda mi pierścionek. I to szybko. Wsiadła do rybackiej krypy, zawarczał głośno silnik. Przekrzykując go, zawołała Jak panu na imię? Tomasz. A pani? Może nie usłyszała mojego pytania. Łódka już odbiła od brzegu. Dopiero po chwili, wraz z łoskotem silnika, nadleciała do mnie odpowiedź. Marta.